z braterstwem, ponieważ braterstwo w większości doskonale znają temat, powód i cel naszej społeczności, w tym bardzo możliwe, że lepiej ode mnie. Oraz ponieważ wiele dostępnych jest nagrań okolicznościowych, różnych wykładów, w których są rozmaite szczegóły, symboliki wyjaśniane związane z tą okolicznością, kto może uczestniczyć i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że korzystnie będzie zastanowić się nad pewnymi innymi kwestiami, jakie towarzyszą pamiątce. Brat Franciszek jakiś czas temu zauważył bardzo ciekawą rzecz. To jest, że w pierwszych trzech Ewangeliach jest bardzo mało napisane o tym, co działo się między skończeniem wieczerzy, a wydarzeniami w Ogrodzie, gdzie Jezus poszedł się modlić, zostawiając uczniów. Niewiele poza tym, że jak czytaliśmy kilkanaście minut temu w Ewangelii Mateusza, rozdziale 26, a w wersecie 30, i zaśpiewawszy pieśń, wyszli na Górę Oliwną. Ale w Ewangelii Jana jest zapisane jeszcze to, co mówił uczniom po zakończeniu pamiątki. W tym także to, że jeszcze przed wyjściem Pan Jezus pomodlił się modlitwą, której treść jest zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana i nazywa się ją modlitwą arcykapłańską. Bo Ewangelia Jana, rozdział 18, a werset 1 mówi następująco. Po tych słowach Jezus wyszedł z uczniami na drugi brzeg potoku Cedron, gdzie był ogród, i wszedł do niego z uczniami. Czyli wszystkie te wydarzenia właśnie miały miejsce przedtem, zanim jeszcze wyszli do tego ogrodu, czyli miały one miejsce właśnie w wieczerniku. I kiedy sobie uświadomimy, że miało to miejsce właśnie wtedy, jeszcze w tym wieczerniku, to Franciszek zauważył, można zrozumieć ciszę i natłok myśli, jakie towarzyszyły nie tylko Jezusowi, ale także dla Jezusa były to ostatnie chwile spokojnej rozmowy z uczniami przed najtrudniejszymi i najstraszniejszymi chwilami jego życia. A gdy mimo to pocieszał on ich i także nas, między innymi słowami z rozdziału 14, a wersetu 27. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 27. Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam. Nie jak oddają świat, ja wam daję. Niechże się nie tworzy serce wasze, ani się lęka. I myślę, że można zostać otwarty w ten rozdział 14. Gdy czytałem słowa z tych rozdziałów, to jest od 14 do 17, to widziałem tam bardzo wiele wersetów, które mogłyby być podstawą nawet do samodzielnych wykładów. Tyle jest tam bowiem myśli do rozwinięcia. Ale treść jednego z tych wersetów uderzyła mnie szczególnie, tym bardziej w kontekście tematu szaliacha, który, jak większość z braterstwa wie, jest jednym z tych, które mnie ostatnio bardziej interesują. Otwórzcie proszę Ewangelię Jana, rozdział 14, a werset 12, czyli nie 27, tylko 12, który przeczytam w brzmieniu przekładu Biblii Paulistów. Uroczyście zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię, a nawet dokona większych od nich, ponieważ ja odchodzę do Ojca. Drodzy braterstwo, czy wy słyszycie to, co ja? Będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię, a nawet dokona większych od nich? Ale jak to? Czy to jest w ogóle możliwe? Przecież Pan Jezus dokonywał niesamowitych cudów, łącznie z leczeniem trędowatych i ze wskrzeszaniem umarłych. Czy można dokonać większych dzieł niż On? A jednak Jezus uroczyście nas zapewnia, że właśnie tak będzie. Jak to możliwe? I właśnie taki będzie nasz dzisiejszy temat. Czynienie dzieł większych niż czynił Jezus. Zacznijmy jednak najpierw od króciutkiego przypomnienia, czy kim jest szaliach. Szaliach to termin obecny w żydowskim prawie, który oznacza przedstawiciela, emisariusza, taką osobę, która jest upoważniona przez kogoś innego do działania w jego zastępstwie. Przy czym z bardzo lekko posuniętymi konsekwencjami takiego upoważnienia. Według słów Talmudu, szaliach danej osoby jest jak ona sama. Dlatego każdy czyn dokonany przez należycie mianowanego przedstawiciela
jest uznawany jako dokonany przez tego, kto udzielił takiego pełnomocnictwa. To może się wydawać na pierwszy rzut oka trochę skomplikowane, ale my codziennie często tak to intuicyjnie rozumiemy i robimy. Na przykład żona może powiedzieć mężowi, zrobiłam zakupy, pomimo że wysłała w tym celu do sklepu dzieci, albo sąsiada, albo przyjaciółkę, albo kogoś innego. Albo rolnik, który ma duże obszary pól, może powiedzieć, zaorałem moje pola, mimo że na przykład kilka osób mu w tym pomagało. I tak dalej. Dla Żydów, jeżeli wysyłający faktycznie wysłał kogoś z tą misją, to każdy czyn tego wysyłanego w celu realizacji tej misji był uznawany, jakby został wykonany przez wysyłającego. W naszych poprzednich rozważaniach, a kto ich nie słyszał, to zachęcam do zapoznania się z nagraniami na naszym zborowym profilu na YouTubie. W tych naszych poprzednich rozważaniach zauważyliśmy, że Bóg i Jezus nie tylko honorują takie rozwiązania prawne, ale także i sami je stosują. Jezus sam jest szaliachem Boga i posiada też swoich szaliachów. Przede wszystkim swój Kościół, a drugorzędnie także wszystkich poświęconych z różnych klas ludu Bożego, którym zlecił i zleca różne zadania potrzebne do zrealizowania celów, jakie ma w danym okresie czasu. Dla przypomnienia tylko jeden z wielu wersetów, które poruszaliśmy. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, a werset 16, w którym Jezus mówi do uczniów, których wysłał. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 16. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Dlaczego tak jest? No bo wy jesteście moimi szariachami, a ja jestem szariachem Ojca, który mnie posłał. A ponieważ szariach danej osoby jest jak ona sama, no to jest właśnie tak, jak tutaj jest napisane w tym wersecie. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał, bo ja jestem jego szaliachem. Zacznijmy powoli przechodzić do naszego dzisiejszego tematu. Ale z uwagi na okazję, przy jakiej się zebraliśmy, uczyńmy to nakreślając nieco szerszy kontekst sytuacyjny. Przenieśmy się naszymi myślami właśnie do czasu po zakończeniu pamiątki. Jak pamiętacie, braterstwo, z naszych badań, Jezus szczególnie w ostatnich tygodniach przed swoją śmiercią na różne sposoby burzył uczniom ich wyobrażenia odnośnie bliskiej ziemskiej chwały, jakiej oni się spodziewali dostąpić w Jego Królestwie. Kiedy to przecież jak już myśleli, że tak niedługo będą siedzieć z Nim w Jego Królestwie, opływać za szczyty, jeden po lewej, jeden po prawej stronie. A tu Jezus od pewnego czasu im coraz bardziej zaczął dobitnie powtarzać, że On musi cierpieć i być zabity. I nawet jeszcze w trakcie tej wieczerzy umył nogi swoim uczniom, po raz kolejny podkreślając, że oczekuje od swoich uczniów nie wywyższania się, ale uniżania i służby na rzecz drugich. Podczas tej wieczerzy zasmucił ich także informacją, że zostanie zdradzony. Zdrajca jest wśród nich. Ustanowił także nową uroczystość i był pełen smutku. A gdy po wieczerzy wyszli na górę, zapowiedział też Piotrowi, że jeszcze zanim kogut zapieje, trzy razy się go zaprze. W jakim więc stanie serca byli uczniowie? Czy możemy słusznie przypuszczać, że serca 11 apostołów były przygnębione, niespokojne, dręczone złymi przeczuciami? No bo w końcu, a może rzeczywiście rację mieli faryzeusze, a oni zostali zwiedzeni? Czy oni źle zrozumieli mistrza, gdy mówił im, że jest Mesjaszem, dziedzicem królestwa i że oni wraz z nim mieli zasiąść na jego tronie? Jak mieli rozumieć jego słowa o smutku, bliskiej zdradzie i jego śmierci, a ich rozproszeniu, zważywszy na to, że jeszcze dosłownie kilka dni wcześniej przyjmował radosne okrzyki tłumów jako syn Dawida, jako król Izraela jadący na ośle? I właśnie w odpowiedzi na to, na te ich niepokojące myśli, nasz Pan skierował do nich piękne słowa pocieszenia i wsparcia, które są zapisane w tych 14, 15, 16 i 17 rozdziałach Ewangelii Jana, które zaczynają się następująco. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 1. Niech się nie trwoży wasze serce, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Czemu jednak ze wszystkich możliwych słów, jakie Pan Jezus mógł wypowiedzieć, On wybrał poinformowanie ich, jak mówi werset drugi,
W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Zauważmy, że apostołowie nie byli przypadkowymi osobami, które Jezus jakoś tak losowo wywołał z tłumu, czy też które przypadkiem były tam, gdzie przechodził, no i wyróżnili się czy to strojem, czy też zachowaniem. Nie. Oni byli poświęconymi sługami Bożymi jeszcze zanim się spotkali z Jezusem. Oni już wtedy wierzyli w Boga, ufali Mu i byli, jak to mówi Biblia, prawdziwymi Izraelitami, w których nie było zdrady. Tego potwierdzenie znajdujemy w ostatniej zapisanej modlitwie naszego Pana, czyli w Ewangelii Jana, rozdziale 17, wersecie 6, w której powiedział Ojcu, Twoimi byli i dałeś mi je. A skoro tak, to ich zmartwienie nie dotyczyło podstaw ich nadziei, gdyż w nich wszystkich oni byli upewnieni, utwierdzeni. Oni nie tylko znali Boga i ufali Mu, lecz również znali boskie obietnice i im ufali. W tym także wszystkie wspaniałe obietnice odnoszące się do królestwa i do błogosławieństw, jakie dzięki niemu miały otrzymać wszystkie rodziny ziemi, oraz do Mesjasza, który miał doprowadzić do spełnienia tych obietnic, o czym zresztą wspólnie rozważamy w serii na temat linii genealogicznej Mesjasza. Cała ich wątpliwość dotyczyła Jezusa. Czy on naprawdę był tym zapowiedzianym Mesjaszem? Czy też na tych jego cudownych słowach i czynach, jakie mieli okazję obserwować z bliska przez kilka ostatnich lat, budowali fałszywe oczekiwania? Jak mają to rozumieć, skoro teraz, po 3,5-letniej służbie, on twierdzi nagle, że ma zginąć z rąk swoich wrogów, zamiast ustanowić swoje królestwo i podporządkować wszystkie rzeczy, tak jak się tego spodziewali po Mesjaszu, wraz ze wszystkimi innymi swoimi religijnymi rodakami. Jakieś pół roku wcześniej Jezus mówił, że odchodzi i że tam, gdzie On idzie, to inni pójść nie mogą. Zobaczmy do Ewangelii Jana, rozdziału 7, wersetów 33 i 34. Ewangelia Jana, rozdział 7, wersety 33 i 34. Rzekł im wtedy Jezus, jeszcze na mały czas jestem z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, ale nie znajdziecie. A gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Więc oni nie wiedzieli, jak mają te sprawy rozumieć i jak je pogodzić ze sobą. Bratersko, ale czy my powinniśmy się dziwić ich zakłopotaniu? Nie. Przecież jak czytaliśmy ostatnio, jakiś czas temu w książce tego Rachmiela Frydlanda, Co rabini wiedzą o Mesjaszu, takie właśnie było ogólne zrozumienie nawet najtęższych religijnych umysłów. To nie tylko tamtych czasów, ale i do dziś ono takie właśnie jest. Oni gremialnie nie dostrzegali, albo też nie chcieli dostrzec, że Mesjasz miał mieć nie tylko rolę wielkiego króla, ale także sługi. I że proroctwa zapowiadały, iż on musi umrzeć, a to zaliczony do przestępców. No bo przecież jak to niby według nich miało się stać? Przecież jakoby jedno wykluczało drugie z ich perspektywy. Apostołowie jeszcze nie poznali znaczenia słów, które na początku swojej służby nasz Pan skierował do Nikodema, które są zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 3, a wersetach 3 i 5. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 i 5 werset. Jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Oraz... Jeśli by się kto nie narodził z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Lecz były to prawdy duchowe i nie mogły one zostać właściwie docenione przed zesłaniem Ducha Świętego, które przyniosło im pomazanie tymże Duchem Świętym i pozwoliło, jak o tym mówi list do Efezjan, rozdział 3, a werset 18, pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i głębokość i wysokość boskiego planu. Bowiem, jak to dalej mówi Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 39 tym razem, czyli następny później, to powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, co w niego uwierzyli, bo jeszcze nie mieli ducha, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Dlatego Jezus, widząc, że oni potrzebowali jakiegoś pocieszenia, odniósł się do tych słów o swoim zapowiedzianym odejściu, które właśnie tak ich martwiło. I uczynił to, udzielając im najlepszego i najmocniejszego duchowego pokarmu, pouczenia, jaki w tamtym czasie byli w stanie przyjąć.
Bowiem choć sam mówił, że miał im do powiedzenia wiele rzeczy, to jednak nie mogli ich wtedy jeszcze znieść, czyli zdać sobie sprawy z ich prawdziwej wagi, naprawdę ich zrozumieć, dopóki to pomazanie Duchem Świętym nie przygotowało ich serców i nie otworzyło ich umysłów. A i my byśmy tak samo, jak ówcześni oni, nie mogli tego zrozumieć, gdybyśmy też owego Ducha nie otrzymali. Chociaż otrzymaniu go przez nas nie towarzyszyło wchodzenie z tego Ducha do duchowej natury. Nasz Pan rozpoczął swoje pocieszanie ich od obudzenia w nich wiary w Jego plan. Jeszcze raz przeczytajmy 14 rozdział Ewangelii Jana, rozdział 1. Niech się nie trwoży wasze serce, skoro wierzycie w Boga, to i we mnie wierzcie. Czyli uznajcie fakt, że cały plan Ojca zostanie wykonany. Gdyż widzieliście moją wierność Ojcu, zarówno w moich słowach, jak i w moich czynach. Widzieliście też moc Ojca objawiającą się w dziełach, jakie dokonywałem, jako jego szalia. Trzymajcie więc kotwicę wiary. Nie rezygnujcie ze swojego zaufania do Boga. Nie porzucajcie ufności do mnie, a otrzymacie błogosławieństwo. Czekajcie spokojnie na rozwój boskiego planu. A on znacznie więcej niż tylko zaspokoi wasze najśmielsze oczekiwania. Ja rozumiem, że jesteście zmartwieni, ponieważ powiedziałem, że odchodzę. Chodzę do Ojca. Ale pozwólcie, że wam wyjaśnię, iż moje odejście jest dla waszego dobra. Jak mówi werset drugi, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam o tym, bo idę przygotować wam miejsce. Ja idę przygotować dla was miejsce w domu mojego Ojca, właśnie tam, gdzie się udaję. I nie martwcie się, jest tam wystarczająco miejsca, żeby starczyło go dla każdego z was. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Tak, teraz nie możecie pójść ze mną, ale nie martwcie się, werset trzeci mówi. A kiedy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. Innymi słowy, tak jak jest pewne, że odejdę, tak samo też pewne jest, że przyjdą ponownie i wezmą was do siebie, abyśmy odtąd zawsze mogli być razem, właśnie tam, w domu Ojca, gdzie dla każdego będzie zapewnione odpowiednie dla niego stanowisko. W ten sposób, w kilku słowach, Jezus streścił dzieło całego wieku Ewangelii i cele, jakie miał w jego trakcie wykonać, oraz wskazał na czas swojej drugiej obecności oraz na uwielbienie Kościoła przy końcu owego wieku. Nie zatrzymał się tutaj jednak, żeby udzielić im jakichś bardziej szczegółowych informacji związanych z próbami wiary i cierpliwości, jakie mieli w związku z tym przejść. Mówił o tym innym razem, a mamy to zapisane na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24. Teraz było już mało czasu, a ich serca były niespokojne. A on chciał ich jedynie pocieszyć zapewnieniem, że chociaż jego odejście było konieczne, to jego powrót, jego drugie przyjście także jest pewne. I że zapewnione jest zgromadzenie wszystkich jego wiernych naśladowców do wiecznej społeczności z nim w przygotowanych dla nich mieszkaniach. To jest na takim stanowisku w jego królestwie, jakie będzie najbardziej pasujące do charakteru, jakie pomógł im wyrobić w sobie w trakcie doświadczeń, jakie przechodzili we swoim życiu. Nie chodziło bowiem o jakiś prawdziwy pałac w niebie, chociaż czasem o tym śpiewamy, prawda, Milko? Jest taka pieśń. I lepsze i gorsze komnaty w nim. Domem Ojca w rzeczywistości jest cały wszechświat. Izajasza, rozdział 66, a werset pierwszy pięknie, aż symbolicznie o tym mówi. Izajasza, rozdział 66, werset pierwszy. Tak mówi Pan, niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem dla nóg moich. Jakiż to dom chcecie mi wybudować i jakież miejsce dać mi na mieszkanie? A w tym domu, w tym wszechświecie, jest wiele kierunków pracy i błogosławieństw dla wszystkich stworzeń, jakie będą ten wszechświat zamieszkiwały. Jak mówi Psalm 102, a wersety od 18 do 20. Psalm 102, wersety od 18 do 20. Niech będzie to zapisane dla przyszłych pokoleń, a lud, który będzie stworzony gdzieś, kiedyś, na jakichś różnych planetach, zasiedlając cały wszechświat, niech wychwala Jahwe, gdyż spojrzał Jahwe ze swej świętej wysokości, czyli ze swojego domu,
z nieba na ziemię wejrzał, aby wysłuchać jęków skutych kajdanami. Kajdanami czego? Kajdanami grzechu i błędu. I aby uwolnić skazanych na śmierć. Jaką śmierć? Śmierć wynikającą z wyroku, jaki spadł na Adama, a przez niego na całą ludzkość. Boska opatrzność poczyniła liczne przygotowania dla wiecznego szczęścia wszystkich synów Boga. Nie tylko tych, którzy ostatecznie mieli otrzymać życie w duchowej naturze, ale wszystkich, na każdym poziomie istnienia. A wcale to nie było takie proste. Jak mój list do Żydów, rozdział 2, a werset 10, list do Żydów 2:10, przystało bowiem temu, z powodu którego dzieje się wszystko i za sprawą którego to się dzieje, czyli Bogu, aby tego, czyli Jezusa, który wielu synów doprowadził do chwały, sprawcę ich zbawienia, udoskonalić przez cierpienia. Doprowadził do chwały na właściwym dla nich poziomie istnienia. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 40. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie, choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. No i wewnętrznie, na każdym z tych poziomów istnienia też miały być różnice. Jak mówi o tym następny werset, czyli 41. Inna jest jasność słońca, inna księżyca, a jeszcze inna jasność gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Albo jak to jest w tak zwanym przekładzie dosłownym, inna chwała słońca, a inna chwała księżyca i inna chwała gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. Co prawda wiele osób nie docenia chwały ludzkiego poziomu istnienia, ale Biblia jest bardzo daleko od pogardzania nim. Szczególnie w jej doskonałym stanie sprzed upadku człowieka, z doskonałym ciałem, doskonałym charakterem, doskonałymi zdolnościami intelektualnymi i artystycznymi, doskonałym otoczeniem, ze zwierzchnością nad innymi ziemskimi stworzeniami i zasobami oraz z życiem wiecznym w warunkach sprzyjających sprawiedliwości i miłości, a nie sprzyjających złu. Jak mówi o tym Biblia w psalmie 8, a wersetach od 5 do 9. Psalm 8, wersety 5 do 9. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym śmiertelnik, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go ukoronowałeś. Ustanowiłeś go nad dziełami rąk twoich. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Wszystkie owoce i bydło, a także dzikie zwierzęta. Ptactwo powietrzne i ryby morskie, wędrujące szlakami mórz. Czemu więc tak jest, jak jest? No cóż, człowiek miał mieć tą chwałę nie bezwarunkowo, ale pod warunkiem pozostawania w harmonii z Bogiem, co wyrażało się w przestrzeganiu jego prawa. Niestety, z powodu grzechu, rodzaj ludzki utracił prawo do owej chwały. Natomiast na całe szczęście Bóg nie chciał, żeby tak pozostało. I w czasie, gdy Jezus pocieszał apostołów, zbliżał się właśnie kulminacyjny punkt jego planu. Jako że Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to, żeby odkupić człowieka z rąk boskiej sprawiedliwości i zapewnić mu chwałę powrotu i zapewnić mu szansę powrotu do owej pierwotnej chwały, jaką utracił. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, a werset 10 mówi o tym tak. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. To była Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 10. Oraz dać mu szansę własnej próby i utrzymania jej na zawsze. Owo wykupienie nie było jeszcze wówczas zakończone, lecz już za kilka godzin nasz Pan miał złożyć swoją ofiarę na Kalwarii. Bowiem, żeby człowiek mógł odzyskać życie i prawa życiowe, to inny człowiek o równej mu wartości musiał odstąpić mu posiadane przez siebie prawo do życia i prawa życiowe. Zauważmy, nie mógł to być anioł, ponieważ on był nieco większy chwałą od człowieka. Nie mogło to być też zwierzę, nieco niższe chwałą od człowieka. Jeżeli zaspokojona miała być sprawiedliwość, nie to nie mogła odczynić ani zbyt dużej, ani zbyt małej ofiary. Może zapalimy światło. Żeby doskonały człowiek mógł wstać z grobu, to inny doskonały człowiek musiał się za niego położyć do tego grobu. Dlatego Jezus nie mógł już być z nimi dłużej jako człowiek. Ale w jaki sposób Jezus mógł przekazać Adamowi swoje prawo do życia? Między innymi, po pierwsze, musiał je mieć.
A jedyną dostępną możliwością było zrezygnowanie z chwały związanej z jego dotychczasowym poziomem życia i zmiany jej na niższą, a następnie udowodnienie spełnienia wymagań doskonałego boskiego prawa zakonu, na bazie której Bóg zaproponował Izraelitom możliwość uzyskania życia, jako że wypełnienie tego zakonu nie przekraczało możliwości doskonałego człowieka. Następnie, dopóki on żył tutaj jako człowiek, no to wykorzystywał to prawo do życia jako doskonały człowiek. Zatem co? Zatem musiał przestać żyć. I to, co więcej, musiał utracić swoje życie bezwinnie, żeby boska sprawiedliwość była zobowiązana mu je przywrócić. Ponadto, skoro było ono jego własnością i uzyskał je do przekazania komuś dopiero w momencie swojej śmierci, to po to, żeby komuś je móc świadomie i dobrowolnie przekazać, co? Musiał żyć i osobiście przedstawić Ojcu to prawo jako cenę wykupu za Adama. I o to właśnie między innymi Pan Jezus modlił się i prosił w swojej modlitwie w Ogrójcu. To jest Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 5. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 5. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Czyli przywróć mi, proszę, życie na tym samym poziomie, na jakim pierwotnie istniałem, z chwałą związaną ze stanowiskiem Twojego Logosa, Twojego Heralda, jakie uprzednio zajmowałem. I to prawdopodobnie nie był jedyny moment, gdy Jezus rozmawiał o tym ze swoim Ojcem, ponieważ odpowiedź na tę modlitwę czytamy w opisie wydarzeń sprzed kilku dni. Jest to Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 28, przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 28, który, ale przeczytajmy to od 23 do 32. Wówczas Jezus powiedział: nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemi nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Czy, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. I teraz ten werset, o który chodzi. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Wówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. A inni twierdzili, anioł do niego przemówił. Natomiast Jezus wyjaśnił. Nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. Gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. Drodzy braterstwo, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ja nie zapomniałem, że złożyłeś w moje ręce prawo do takiej chwały, ale mój charakter, w tym moja sprawiedliwość i miłość, domaga się, żebyś otrzymał nagrodę za swoją wierność i za swoje poświęcenie. Dlatego cię uwielbię bardziej, niż mnie o to prosisz. A dodatkowo i tych, o których prosiłeś, o Twoją oblubienicę. Jezus modlił się, mówił Ojcu o swoich intencjach odnośnie swoich uczniów. To jest Ewangelia Jana, rozdział 17 i wersety 24 do 26 przeczytamy. Jana, 17 rozdział, 24 do 26. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Czytam od 22. Ja w nich, we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Przy czym przez słowo oglądali, mając na myśli uczestniczyli w niej, no bo ponieważ przed chwilą im tą chwałę dał, żeby byli z Nim w tym mieszkaniu, w tym urzędzie, w tej chwale, jaką Jezus miał otrzymać. A jak wielką była ta chwała? Przeolbrzymią. Tak oszałująco wielką, że do dziś wielu nie przyjmuje tego do wiadomości, choć apostoł Piotr o tym mówi. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 4.
drugi list Piotra, rozdział 1, werset 4. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, czyli natury takiej, jaką ma Bóg. A dlaczego oni w ogóle dostali taką możliwość? Z powodu Bożej przyjemności błogosławienia swoim stworzeniom. Tak jak postanowił, że da Adamowi małżonkę, żeby była jego towarzyszką i ciałem z jego ciała, jak mówi 1 Mojżeszowa, rozdział 2, werset 24, właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem, tak też postanowił, że i Jezus otrzyma małżonkę. Ciało z jego ciała, które stanie się jednym ciałem z Jezusem. Ale tu dochodzimy do bardzo istotnej kwestii i tak naprawdę początku omawiania naszego dzisiejszego głównego tematu. Drodzy braterstwo, poziom duchowy jest wyższy od ziemskiego. I tak jak mówi apostoł Paweł o różnych rzeczach, o jakich czytamy w Biblii, w liście do Kolosan, rozdziale 2, a wersecie 17, Kolosan 2, rozdział 17, werset, to są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest ciało Chrystusa. Jest to dziwne i niezrozumiałe stwierdzenie. Dziwne i niezrozumiałe dla tych, którzy nie posiadają zrozumienia rzeczy duchowych. Duchowe rzeczy bowiem mają dodatkową głębię. Są większe, są wspanialsze, są bardziej chwalebne. Wrócimy za chwilę do kwestii małżonki Jezusa, ale dla lepszego zrozumienia tego tematu spójrzmy chwilowo na tę kwestię, która pomoże nam zauważyć tą wyższość poziomu duchowego. I to, że tyczy się ona nie tylko jakichś konkretnych osób, czy też rzeczy będących typami albo symbolami, takich jak baranek, chleb czy wino, ale także samych nawet praw i zarządzeń. Przeczytajmy bowiem wiersz wcześniej. Kolosan, drugi rozdział, werset drugi, wersety 16 i 17. Niechaj nikt nie odważa się krytykować was, czy to z powodu pokarmu i napoju, czy też z powodu święta, nowiu księżyca lub szabatu. To są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest ciało Chrystusa. Nie tylko konkretnych przedmiotów, symboli, ale także różnych zarządzeń i wymogów prawa, które były owymi cieniami rzeczy przyszłych. I na czym polega lepszość duchowych ofiar, a odnoszę się tutaj do listu do Żydów, rozdziału 9, wersetów od 19 do 24. Żydów, rozdział 9, wersety od 19 do 24. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa zakonu, wziął krew cieląt i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud i powiedział: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie pokropił przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Właściwie według prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Skoro więc ziemskie odpowiedniki rzeczy niebiańskich trzeba oczyszczać takimi ofiarami, to same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga. Wszedł też nie po to, aby wciąż na nowo ofiarować siebie samego, a tak czyni arcykapłan, gdy co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Jak widać, jest tutaj przywołane dużo typów wynikających z prawa zakonu, danego za pośrednictwem Mojżesza Izraelowi. I wprost jest określone, że te duchowe ofiary są lepsze niż te. Aby to zauważyć, otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 42. Księgę Izajasza, rozdział 42. I przeczytamy wersety 1, a później 21. Przy czym ja przeczytam to w brzmieniu przekładu Biblii Tysiąclecia, ponieważ wiele przekładów kompletnie nie trafia w myśl wersetu 21, a ten owszem. Najpierw werset 1. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Oczywiście mowa o Chrystusie, prawda? A teraz werset 21. Spodobało się Panu w jego sprawiedliwości okazać wielkość i wspaniałość prawa. Innymi słowy, Chrystus miał, jako sługa Boży, przynieść narodom prawo i okazać jego wielkość i wspaniałość. A w jaki sposób mógł to uczynić? W jaki sposób okazał tą wyższość, wyższą,
okazał tą wyższość duchowego poziomu Bożego prawa. Prawo zakonu mówiło co? Na przykład, nie będziesz zabijał. A Jezus okazał wspaniałość tego prawa, jego głębszy duchowy wymiar, gdy uczył, że każdy, kto nienawidzi swojego brata bez przyczyny, jest winien właśnie zabójstwa. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, rozdział 5, wersety 21 i 22. Mateusza, 21 rozdział, 5 rozdział, 21 i 22 werset. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz mordował, a kto by mordował, będzie podlegał sądowi. A ja wam mówię, że każdy, kto jest rozgniewany na swojego brata bez powodu, będzie winien sądu. A kto powie swojemu bratu raka, będzie podlegał Sanhedrynowi. A kto powie głupcze, będzie wrzucony w ogień Gehenny. Prawo zakonu mówiło, nie cudzołóż. Jezus przy tej samej okazji powiedział, kilka wersetów dalej, to jest wersety 27 i 28, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, a ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Prawo zakonu mówiło, nie kradnij, ale Jezus uczył, że powinniśmy nie tylko się powstrzymywać od ograbiania bliźniego, ale też mamy zawsze być gotowi dzielić się z nim wszystkim, co posiadamy. I to aż do oddania swojego życia za braci. Mówi na przykład Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 13. Że nikt nie może mieć większej miłości niż ten, który życie swoje składa za swoich przyjaciół. Albo ten doskonale znany werset z Ewangelii Jana, rozdziału 3, wersetu 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał odwieczny. Prawo zakonu mówiło dalej. Czci ojca twego i matkę twoją, ale naśladowcy Jezusa mieli pouczenie, żeby oddawać cześć temu, komu się ona należy. Rzymian, rozdział 13, werset 7 o tym mówi. Rzymian 13, 7. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu szacunek? Szacunek. A komu cześć? Cześć. A co na przykład z pamiętaj, aby święcił dzień sabatu? W jaki sposób Jezus okazał wielkość akurat tego przykazania, jego duchową wyższość? Ponieważ dla niektórych jest to ciężki temat i zwracają uwagę tylko na literę, na ten ludzki poziom tego prawa, a nie na jego duchowy wymiar, to dojdźmy do tego nieco na okrętkę. Zwróćmy uwagę. Izraelita miał traktować 1/10 tego, co posiadał, jako świętość dla Pana. Ale czy gdziekolwiek w Nowym Testamencie znajdujemy napomnienie, żeby chrześcijanin oddawał dziesięciny Panu? Ani razu. Dlaczego? O ile mamy mu oddawać? Nie 1/10 naszego, ale wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Zobaczmy na przykład list do Rzymian, rozdział 12, werset 1. Rzymian 12, 1. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Czyli mamy mu oddawać wszystko, co możemy, w sposób bezpośredni, ale równowartość tego stanowi także to, co oddajemy mu w sposób pośredni. Na przykład dajemy mu pieniądze i przeznaczamy na żywność i ubranie, gdyż przecież nasze ciało należy do Niego i jest używane w służbie dla Niego i dla Jego chwały. Więc jest Jego, no to trzeba je posilić. Zobaczmy na przykład pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 20. Pierwszy Koryntian, 6 rozdział, 20 werset. Albowiemeście drogo kupieni, wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Nie wasze, Boże. Już nie żyjemy dla siebie, lecz dla Niego. Drugi Koryntian, rozdział 5, werset 15. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Zatem, skoro jedzenie daje nam siłę, żeby więcej dla Niego robić, to pieniądze, jakie wydajemy na żywność, w tym większym duchowym sensie, przeznaczamy dla Pana. Podobnie w Ewangelii Łukasza, rozdziale 14, a wersecie 33, nasz mistrz nie mówi nam, żeby zaniechać lub wyrzec się dziesięciny, ale wszystkich majątności, wszystkiego, co posiadamy. Tak samo więc żaden z was, jeżeli nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Chrześcijanin więc oddaje Panu więcej niż oddawał Izraelita, bowiem czyni to w wyższym sensie. Izraelita oddawał Panu to, co było od niego wymagane, oddając to kapłanom i lewitom. Zaś chrześcijanin oddaje Panu to, co jest od niego wymagane,
poprzez to, że we wszystkim stara się postępować w sposób podobający się Panu. Stale mając na myśli, Panie, czego sobie życzysz? Co mam zrobić z tą złotówką, z tą godziną, z tymi dłońmi w takich okolicznościach, w jakich jestem? Podobnie też Izraelita oddawał Bogu 1/7 swojego czasu. To jest święcił jeden dzień w tygodniu. A chrześcijanin ma oddawać 7/7, czyli cały swój czas. W 3 Mojżeszowej, rozdziale 19, a w wersecie 30 Pan mówi tak. Szabaty moje zachowujcie, a świątnicę moją w uczciwości miejcie. Świątnica była świętą budowlą, poprzez którą Bóg objawiał się Izraelowi. W związku z czym słowo to nabrało dla nich znaczenia pewnego określonego świętego miejsca. Jak niektórzy traktują kościoły, prawda? Jednak dla chrześcijanina świątnicą jest każde miejsce, w którym przebywa i każdy dzień jest dla niego dniem świętym. Niezależnie czy to niedziela, czy sobota, czy poniedziałek, czy piątek. Bowiem chrześcijanie mają być świętymi zawsze i w każdej chwili. 1 Piotra, rozdział 1, wersety 15 i 16. 1 Piotra, rozdział 1, wersety 15 i 16. Lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest ten, który was powołał. Napisane jest bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dlatego święcić, czyli poświęcać, mieli oni całe swoje postępowanie i każdą chwilę swojego życia. A więc chrześcijanin ma lepszą świątynię, w tą wyższym, duchowym znaczeniu, żeby ją szanować i lepszy szabat, żeby go zachowywać. Co więcej, nie tylko jego szabat jest różny od owego typicznego szabatu, jaki mieli zachowywać Izraelici, ale także natura owego szabatu, owego odpoczynku, bo tym właśnie jest szabat i to właśnie znaczy, jest inny. Dla chrześcijanina oznacza on nie tylko zaprzestanie pracy fizycznej, ale odpoczynek od pracy dla samego siebie w celu działania i życia dla Boga. Oznacza to taki odpoczynek, jakim Bóg odpoczął po zakończeniu dzieła stworzenia, który wcale nie oznacza bezczynności. Jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdziale 5, a wersecie 25 o Bogu. Mateusza 5, rozdział, werset 25. Abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. I czyni to w 7 dniu, tak samo jak w każdym innym. W jaki sposób więc Bóg odpoczywa? W taki, że zaprzestał pracy dla samego siebie. W obdarzaniu chwałą dalszych części wszechświata, w tym celu, aby pracować na rzecz ludzkości poprzez swojego Syna, Jego Szaliacha. A w jaki sposób my odpoczywamy podobnie jak On? Poprzez zaprzestanie pracy dla siebie, aby pracować dla Niego poprzez Chrystusa. Spójrzmy do Żydów, rozdziału 4, wersetu 10. Żydów 4:10. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, czyli do Jego szabatu, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I w następnym wersecie, 11, apostoł Paweł kontynuuje, zaczynając swoją wypowiedź od słów. Starajmy się tedy usilnie, a nie spocznijmy na laurach i nic nie róbmy. Czyli nie zaprzestawajmy pracy, ale odłóżmy nasze samolubne skłonności, które chciałyby nami skierować, żebyśmy żyli dla siebie, albo na przekór, albo niezależnie od woli Bożej. Zamiast pozwolić nam wejść do owego odpoczynku, w którym działamy nie dla siebie, lecz dla Boga, który to odpoczynek, którego cieniem bądź też typem był szabat, się odtąd nie skończy, lecz będzie trwał przez wieczność harmonijnej współpracy z Bogiem w realizacji jego kolejnych planów. Dobrze, wróćmy teraz do kwestii małżonki Jezusa. Gdy już teraz rozumiemy tą wyższość tego duchowego wymiaru, to łatwo jest zobaczyć, że jego żona, czyli ciało z jego ciała, ma również większe duchowe znaczenie, o którym mówi apostoł Paweł w 1 Koryntian, w 12 rozdziale, w wersetach od 18 do 27 mówi następująco. 1 Koryntian, 12 rozdział, wersety 18 do 27. Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej.
podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu to większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii, i aby wszystkie członki w różnym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Co pięknie też współgra z ideą tego, że każdy z członków ciała Chrystusa jest reprezentantem tego ciała, jest szaliachem Jezusa. I dlatego między innymi są te właśnie przytaczane na początku słowa Ewangelii Łukasza, rozdział 10, wersetu 16, że kto was słucha, ten mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. One bardzo dobrze i harmonijnie współgrają z oboma tymi punktami widzenia, czyli jako członków jednego ciała i jako szaliacha, czyli przedstawiciela reprezentanta. No i tak jak też wspomnieliśmy przy poprzednich okazjach, drugorzędnie odnosi się to także do jego pozostałych szaliachów, którymi są członkowie Ludu Bożego. Wracając na chwilę do myśli z pierwszej części wykładu, żeby ją dokończyć. Powiedzieliśmy, że Jezus, żeby móc ofiarować swoje prawo do życia i prawa życiowe, musiał je między innymi sobie zagwarantować, otrzymać w formie prawa do ich posiadania i osobiście, świadomie i dobrowolnie przedstawić Ojcu jako cenę wykupu za Adama. Dlatego nie mogło to nastąpić przed wstąpieniem Jezusa do nieba. Jak mówi zapis biblijny, mimo iż on zmartwychwstał, to wcale od razu się nie udał do Ojca, lecz jeszcze przez pewien czas pozostał w atmosferze ziemi, żeby upewnić uczniów, a przez nich także nas, o powodzeniu jego misji. I błogosławieństwo, jakiego uczniowie dostąpili w czasie Pięćdziesiątnicy, było poświadczeniem, że Jezus poszedł do Ojca i że ofiara za grzechy, jaką złożył, została przyjęta za człowieka. No tak. Ale nasuwa się następne pytanie. To dlaczego w tym momencie nie nastąpiło zmartwychwstanie i Królestwo Boże? Między innymi dlatego, że owa małżonka, owo ciało Chrystusa dopiero zaczynało być powolutku kompletowane. Ale jak to jest, że mogli oni skorzystać z ofiary Jezusa, podczas gdy Adam, a w nim cały rodzaj ludzki jeszcze z niej nie skorzystał? Było tak z podobnego powodu, dla którego Jezus mógł stać się nowym stworzeniem, zanim złożył swoją ofiarę na krzyżu. To jest z powodu łaskawości Boga, który w swojej dobrej woli przyjmuje, że pewne rzeczy będą w przyszłości zrobione, pod warunkiem, że zagwarantowane będzie wypełnienie wszelkich wymogów sprawiedliwości. Na dzisiejszy czas można to przełożyć, jakby ktoś miał na przykład gwarancję bankową, że jak on nie zapłaci, to co zostanie zapłacone. Powiedzieliśmy bowiem, że Jezus miał być doskonałą równowartością Adama i posiadać w związku z tym takie prawo do życia i prawa życiowe, jakie posiadał Adam przed upadkiem. Wśród tych praw było prawo do doskonałego pożywienia, doskonałego otoczenia, doskonałego klimatu itd. Drodzy braterstwo, czy Jezus miał takie warunki, jakie mu się sprawiedliwie należały? No oczywiście, że nie. A dlaczego? Przecież mógł je mieć. Bo dobrowolnie z nich zrezygnował. Tuż po tym, gdy zaczął mieć do nich prawo. A to nie miał tego prawa od maleńkości? Nie. Dopóki nie stał się dorosły, dopóty nie był doskonałą równowartością Adama. Adam przecież nie był stworzony jako niemowlak i nie mieszkał, nie dorastał w Edenie, tylko był stworzony od razu jako dorosły. A ponadto Jezus chciał się przecież ofiarować już wcześniej. Tak jak pamiętam opis biblijny, kiedy miał 12 lat, został w Jerozolimie w świątyni z myślą, że powinien być w domu swego ojca i służyć tam. Ale wrócił z Marią i Józefem do domu. Dlaczego? Bo prawdopodobnie się dowiedział w międzyczasie, że służba kapłanów i lewitów zaczynała się w wieku 30 lat. Kto jest zainteresowany, mówi o tym 4 Księga Mojżesza, rozdział 4. Jest bardzo długi, więc nie będę go czytał w całości. Przeczytam tylko fragment. To jest wersety 46 do 49, 4 Księgi Mojżeszowej, rozdziału 4. Wszystkich lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron oraz książęta Izraela w porządku ich rodzin i rodów, w wieku od 30 do 50 roku życia. Wszystkich, którzy stawiali się do służby i pracowali przy noszeniu namiotu spotkania. Było 8580 spisanych. Zgodnie z Pana przekazanym za pośrednictwem Mojżesza, wszystkich z osobna, wyznaczonych do pracy, do noszenia i do pozostałych ich obowiązków,
co też polecił Pan Mojżeszowi. Zatem młody Jezus zrozumiał, że i on miał zacząć swoją służbę w wieku 30 lat, który to wiek został przez Boga wskazany w prawie zakonu jako spełniający prawne wymagania dojrzałości do pełnienia służby dla Boga. Zatem stąd właśnie tak pośrednio wiem, że w momencie, w którym skończył 30 lat, miał prawo upomnieć się o takie same prawa życiowe, jakie posiadał Adam. Ale Jezus postanowił je poświęcić, złożyć w ofierze po to, żeby Adam mógł odzyskać utracone przez siebie prawo do nich. I pokazał podjęcie takiej decyzji poprzez symbol chrztu, jaki przyjął w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Dlatego też Bóg mógł już uprzedzająco przyjąć, że faktycznie Jezus złoży swoją ofiarę. Jego sprawiedliwość była zaspokojona, bo Jezus nie korzystał z praw, jakie mu się słusznie należały. Były one poniekąd zdeponowane dla przyszłego użytku Adama, a zatem otrzymawszy taką gwarancję, Boża sprawiedliwość nie miała nic przeciwko temu, żeby Jezus otrzymał zadatek przyszłej chwały, jaką miał otrzymać w nagrodę za wierne wypełnienie misji i za faktyczne spełnienie tej ofiary. A co było tym zadatkiem? Duch Święty, czyli między innymi zdolność do rozumienia głębokich rzeczy Bożych, jaki spłynął na niego po chrzcie w Jordanie, gdy owa transakcja się odbyła, gdy Jezus symbolicznie zagwarantował, że ofiaruje te prawa na rzecz Adama. Gdy więc Jezus udał się do Ojca po swoim zmartwychwstaniu, z owym uzyskanym przez siebie prawem do wykupienia Adama spod jego wyroku i do przekazania mu utraconego prawa do życia i praw życiowych, to zgodnie z wolą Ojca nie od razu dokonał tej transakcji, ale po to, by owa małżonka, jego ciało, jego uczniowie, którym Jezus obiecał, że pójdą tam, gdzie On i że ich przyciągnie do siebie, mogli skorzystać z tej obietnicy, to owa cena wykupu została niejako złożona w formie depozytu. Pamiętajmy, że Jezus wcale nie miał obowiązku wykupić Adama. Ani, mimo iż chciał to zrobić, to nie miał obowiązku, żeby zrobić to natychmiast, gdy tylko miał taką możliwość. Jezus obiecał Ojcu, że to uczyni, a Ojciec przyjął jego zapewnienie. Na podobnej zasadzie, co Jezusowi, udzielił zadatku owej przyszłej chwały tym, którzy wstępowali w ślady Jezusa i podobnie się poświęcali jak On. Przeczytajmy Efezjan rozdział 1, werset 14. Efezjan rozdział 1, werset 14, zaczynając od wersetu 12. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelium waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Bożym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. I owo ludzkie doskonałe prawo do życia i ludzkie doskonałe prawa życiowe, jakie Jezus zdeponował w rękach Ojca, były gwarancją, że On w stosownej chwili wykupi Adama, a w nim każdego z rodzaju ludzkiego, więc każdy je uzyska dla siebie. Ale w międzyczasie, aby Ojciec uznawał, a że ci, którzy idą w ślad Jezusa, już zostali wykupieni, a oni, idąc w ślad Jezusa, tak samo jak On, natychmiast z nich rezygnowali, składając je w ofierze przy swoim poświęceniu, po to, żeby pójść także tam, gdzie On poszedł i żeby uczestniczyć w Jego chwale. I Bóg, zsyłając na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, i to w tak spektakularny sposób, jak to zrobił, poświadczył, że przyjął taką gwarancję od Jezusa i również im zadatek tej przyszłej chwały, w tym spładzając ich z Ducha, zapoczątkowując ich istnienie jako nowych stworzeń, jako części Kościoła Pierworodnych. I od tego czasu, posiadając zrozumienie głębokich duchowych rzeczy, mogli też wykonywać rzeczy w ich właśnie głębszym duchowym znaczeniu. Czyli to wszystko, co powiedzieliśmy powyżej. Wypełniać prawo w jego głębszym duchowym wymiarze, przebywać w świątyni w jej głębszym duchowym wymiarze, wejść i trwać w głębszym duchowym wymiarze szabatu itd., itd. I tutaj przeskoczymy kilka wersetów z tej pociechy, między innymi z uwagi na czas. Ale głównie dlatego, że myślę, iż mam już wystarczająco dużo podstaw, żeby móc teraz zrozumieć słowa naszego wersetu przewodniego. A przypomnę, jest to Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 12. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 12. Uroczyście zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię,
a nawet dokona większych od nich, ponieważ ja odchodzę do Ojca. Czy teraz, w kontekście naszych rozważań, te słowa nie są bardziej zrozumiałe? Co prawda, niektórzy mogliby myśleć, że mówiąc o tych większych dziełach, Pan Jezus miał na myśli te, które nastąpią po założeniu Królestwa Bożego. Jak na przykład wielkie dzieło budzenia ludzkości ze snu śmierci i przywracania chętnych i posłusznych do zupełnej doskonałości ludzkiego życia. Tak, z pewnego punktu widzenia jest to prawda. Rzeczywiście takie dzieła będą większymi niż te, których dokonywał nasz Pan w czasie swojej pierwszej obecności, gdyż wtedy jego największym dziełem było obudzenie śpiących zmarłych, ale bez przywrócenia ich do zupełnej doskonałości ludzkiej natury. On tylko cofnął wykonanie wyroku wynikającego z grzechu Adama, do momentu, gdy oni później ponownie umierając umarli, tak jak reszta rodzaju ludzkiego. No bo zresztą, gdyby Jezus dał któremukolwiek z nich prawo do życia i prawa życiowe, te, które obiecał złożyć w ofierze za Adama, no to przecież nie miały czego ofiarować za Adama. Ale w świetle naszych rozważań widać, że nie jest to jedyne znaczenie, w jakich powinniśmy rozumieć, że mieli oni wykonywać większe dzieła od dzieł Jezusa. Zauważmy, dzieła Jezusa z konieczności były dokonywane na poziomie cielesnym, a nie duchowym, bo Duch Święty nie został jeszcze dany nikomu poza nim samym i nie mógł zostać dany, dopóki nie złożył ceny okupu i nie przedstawił jej Ojcu i dopóki Ojciec jej nie przyjął. Tak więc ci, którym służył, w tym nawet jego uczniowie, którzy często mieli specjalne wyjaśnienia tego, co on miał na myśli, mówiąc to czy owo, nie byli w stanie zrozumieć głębi jego nauk. Jak mówił Jezus w Ewangelii Jana, rozdziale 16, wersecie 12, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Dlaczego? Jak mówi apostoł Paweł w 1 Koryntian, rozdziale 2, wersecie 14, lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. A to było dostępne właśnie dopiero po otrzymaniu tego ducha, tego zadatku przyszłej chwały, przyszłego dziedzictwa, jakie nastąpiło dla nich w dniu pięćdziesiątnicy. Przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział 16, werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Oznajmi wam przyszłe rzeczy. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że pewne rzeczy były cieniami rzeczy przyszłych? Tu jest zapowiedź, że mieli oni otrzymać ich zrozumienie. Zrozumienie ich przyszłego, większego wymiaru. I jeszcze raz zajrzyjmy do 1 Koryntian, rozdziału 2, tym razem do wersetu 10. 1 Koryntian 2:10. Choć dla cielesnych rzeczy są to rzeczy nie do zrozumienia, to jednak, jak mówi ten werset, nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, również głębokie sprawy Boga. Tak więc Jezus, działając wśród osób niespłodzonych z Ducha, lecz właśnie wśród cielesnych ludzi, mógł działać i nauczać na poziomie niewyższym od ziemskiego, po to, żeby te nauki mogły zostać docenione i zrozumiane przez cielesnych ludzi, z wyjątkiem tych momentów, w których mówił do nich w podobieństwach i w niejasnych wyrażeniach, zawierając w nich te skryte rzeczy, które w odpowiednim czasie mieli zrozumieć ci, którzy otrzymali owego ducha, który umożliwiał im zrozumienie spraw duchowych. I podobnie także cuda, jakich dokonywał, były fizyczne. Jakie były to cuda? Na przykład leczenie chorych, wypędzanie demonów, wzbudzanie umarłych, a także przemiana wody w wino, rozmnożenie pokarmu, chodzenie po wodzie, czy też sprawienie, że drzewo rosło. No i tam niektórzy jeszcze wymieniają dłuższe te listy. Zastanówmy się więc na koniec, w jaki sposób członkowie ludu Bożego w imieniu Chrystusa i jako jego szaliachowi, jego przedstawiciele, czynili zgodnie z zapowiedzią Jezusa owe większe, wspanialsze rzeczy od niego samego. Drodzy braterscy, nie spodziewajcie się jednak żadnej magii ani niczego takiego, bo w rzeczy samej doskonale to wiecie, tylko niekoniecznie zdajecie sobie z tego sprawę. Zacznijmy od tego, że nasz Pan otwierał oczy ślepych, a jego naśladowcy mieli przywilej otwierać oczy ludzkiego zrozumienia. Tak czy nie? Jezus leczył chorych fizycznie, a jego uczniowie mogli leczyć chorych duchowo. Tak? Nasz Pan leczył fizyczny trąd. Jego uczniowie mieli przywilej leczyć trąd duchowy. A co jest trąd duchowy? Grzech.
Jezus wypędzał demony, a jego uczniowie mieli badać duchy, czyli nauki, rozpoznawać, które są prawdziwe, a które nie, i usuwać te błędne, te, które są szatańskiego pochodzenia. Jezus ożywiał umarłych, a jego naśladowcy mieli przywilej głoszenia Ewangelii, dzięki której wielu przeszło ze śmierci do życia. I to do życia w znacznie większym znaczeniu, bowiem dotyczyło nie tylko możliwości życia wiecznego tu na ziemi, ale i nieśmiertelności, życia na poziomie duchowym. Z innymi cudami. Wspomnieliśmy o tym, że Jezus przemienił wodę w wino. Woda przedstawia prawdę, a wino? Prawdę rozweselającą. Dokładnie. Prawdę w jej radosnych aspektach. I lud Boży ma przywilej czynienia prawdy radością dla swoich słuchaczy. Jak na przykład ostatnio na naszych zborowych badaniach zaczęliśmy rozważać Dzień Sądu, będącego tak powszechnie postrachem i powodem do trwogi. Ale nasze rozważania pokazują, że nadejście Dnia Sądu jest powodem do radości, a nie do strachu. Jest nadzieją, a nie straszliwym oczekiwaniem końca. Albo inny przykład. Wiele osób rozumie prawdę, że jest zbawienie przez wybór. Rozumie? No bardzo wiele osób rozumie. Tylko, że jest to wybór, którym będą wybrani tylko nieliczni i to jest przerażające, ponieważ oznacza, że jakieś 99,99% ludzi nie należy do tych wybranych i w ich rozumieniu idzie na wieczność do piekła. Natomiast nauki prawdy pokazują, że owszem, jest zbawienie przez wybór, ale nie tylko, że dla ludzkości jest obecne w Bożym planie zbawienie z wolnej łaski w okresie tysiąclecia, czyli Dnia Sądu, Królestwa Chrystusa. A ci, którzy byli wybierani w tym zbawieniu wyborczym, mają być po prostu urzędnikami w tym Królestwie. I w próbach związanych z tym wyborem był sprawdzany ich charakter, żeby zagwarantować, że będą jak najlepszymi z możliwych sług dla tych, którymi będą rządzić. Jak to powiedział Jezus przy pewnej okazji, co mamy zapisane w Ewangelii Marka, rozdziale 9, wersetach 34 i 35. Ewangelia Marka, 9 rozdział 34-35. Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. Wtedy usiadł, przywołał 12 i powiedział: jeśli kto chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkim. Czyż wyjaśnianie tych radosnych prawd nie jest odpowiednikiem przemieniania wody w wino? A co z rozmnożeniem pokarmu? Drodzy braterstwo, realizujemy to w duchowym sensie choćby i w tej właśnie chwili. Jak powiedział Jezus na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 4, a w wersecie 4. On zaś odpowiadając rzekł, jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Wielu z nas tu obecnych otrzymuje duchowy pokarm do przyswojenia go sobie, do posilenia się w duchowym sensie. A gdy i wy będziecie się dzielić z drugimi Słowem Bożym, to będziecie rozmnażać to, co akurat będziecie mieli do dyspozycji, dla posilenia tych, którzy was słuchają. A co z chodzeniem po wodzie? Bratelstwo, po pierwsze, często zapomina się, że to nie była taka zwykła woda, ale była to wzburzona woda z powodu bardzo potężnego, przeciwnego wiatru. Przeczytajmy stosowny fragment z Ewangelii Mateusza, rozdziału 14, wersetu 24 do 30. Ewangelia Mateusza, 14, wersety 24 do 30. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli, lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Drodzy braterstwo, czy pamiętacie naszą pieśń? Gdy na falach życia jesteś rzucany, myślą, że wszystko stracone, nękany i tak dalej. Dokładnie o to tu chodzi. Nawet wśród najbardziej potężnych, przeciwnych wichrów doświadczeń, my spokojnie kroczymy wśród zburzonego i niespokojnego społeczeństwa ludzkiego. Jak pamiętacie, woda także, szczególnie ta zburzona, reprezentuje zburzone masy ludzkie. A my, mając pokój z Bogiem i pokój Boży, a w tym niezruszoną wiarę, że Pan nas przeprowadzi przez wszelkie doświadczenia, w tym także przez tę obecną epidemię, i nie da się powinąć nodze naszej,
A zresztą przeczytajmy Psalm 66, wersety od 8 do 18. Psalm 66, wersety od 8 do 18, który między innymi do tego się właśnie odnosi. Błogosławcie narody Boga naszego i rozpowiadajcie głośno Jego chwałę. Zachował przy życiu naszą duszę i nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas, jak się czyści srebro. Tyś nas wpędził w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze. Pozwoliłeś ludziom chodzić nam po głowie. Musieliśmy kroczyć przez ogień i wodę, czyli przez ogień doświadczyć i przez zburzone fale niespokojnych ludzi. Jednak wyprowadziłeś nas na wolność. Przychodzę do domu Twego z całopaleniami. Wypełnij moje śluby, jakie uczyniły moje wargi i jakie wypowiedziały moje usta w ucisku. Ofiaruję Ci całopalenia tłuste wraz z wonnością ofiar z baranów. Złożę Ci woły i kozły. Pójdźcie wszyscy bojący się Boga. Słuchajcie, opowiem, co uczynił mojej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami i wysławiałem Go językiem moim. Gdybym zaś zamierzał coś złego w moim sercu, nie wysłuchałby mnie mój Pan. Zaiste wysłuchał mnie Bóg, zwrócił uwagę na słowa modlitwy mojej. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił prośby mojej, a łaska Jego zbawiła. No i mogliśmy omawiać także i inne rzeczy. Ale i tak już czas przejść do naszej głównej części uroczystości. Chciałbym tylko na koniec powiedzieć, że specjalnie mówiłem my, chociaż słowa Jezusa w ich głównym i bezpośrednim sensie odnosiły się do członków ciała Chrystusa. Mówimy, i my jesteśmy szaliachami Jezusa i także mamy przywilej uczestniczyć w podobnych dziełach. A skoro tak jest, to błogosławieni są ci, którzy oceniają swoje przywileje i uczestniczą w sprawach Ojca z energią i z gorliwością. A ci, którzy zagrzebują w ziemi otrzymane od Pana talenty, to niestety, ale nie mogą się spodziewać, że usłyszą słowa: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana Twego. Dziękuję bardzo za uwagę i obecnie zaczniemy przechodzić do głównej części naszej uroczystości.